C. Zestalenie i tradycja. Jedynie niewielka część ludzkich doświadczeń jest zachowywana w świadomości. Doświadczenia, które w ten sposób są zachowywane, ulegają zestaleniu, to znaczy zastygają w pamięci jako całości rozpoznawalne i warte zapamiętania. Bez takiego zestalenia jednostka nie mogłaby zrozumieć swojej biografii. Kiedy jakaś liczba jednostek dzieli wspólną biografię, której doświadczenia stają się częścią wspólnego zasobu wiedzy, występuje również zestalenie intersubiektywne. Zestalenie intersubiektywne można uznać za prawdziwe społecznie dopiero wtedy, kiedy zostaje ono zobiektywizowane w postaci takiego lub innego systemu znakowego to znaczy, kiedy powstaje możliwość powtarzalnej obiektywizacji wspólnych doświadczeń. Dopiero wtedy może dojść do przekazania tych doświadczeń przez jedno pokolenie pokoleniu następnemu, albo przez jedną zbiorowość innej zbiorowości. Teoretycznie podstawą transmisji mogłaby być wspólna działalność bez systemu znakowego. W praktyce jest to mało prawdopodobne. Obiektywnie dostępny system znakowy nakłada na zestalone doświadczenia status, Zaczątkowej anonimowości, odrywając je od ich pierwotnego kontekstu, konkretnych jednostkowych biografii i czyniąc je ogólnie dostępnymi dla wszystkich, którzy z tego systemu znakowego korzystają albo mogą korzystać w przyszłości. Ten sposób doświadczenia stają się łatwe do przekazania. W zasadzie, rolę taką Mógłby spełniać dowolny system znakowy. Jednak najczęściej głównym systemem znakowym jest oczywiście język. Język obiektywizuje wspólne doświadczenia i czyni je dostępnymi dla wszystkich członków wspólnoty językowej, stając się w ten sposób zarówno podstawą, jak i narzędziem zbiorowego zasobu wiedzy. Ponadto język zapewnia środki dla obiektywizacji nowych doświadczeń, Umożliwiając ich włączanie do już istniejącego zasobu wiedzy, oraz jest najważniejszym środkiem, z którego pomocą zobiektywizowane i zobiektywizowane ustalenia są przekazywane w tradycji danej zbiorowości. Na przykład, tylko niektórzy członkowie społeczeństwa myśliwskiego przeżyli doświadczenie utraty broni, które zmusiło ich do walki gołymi rękami. Z dzikim zwierzęciem. To przerażające doświadczenie, bez względu na to, w jakim stopniu było lekcją odwagi, przebiegłości i wprawy, ulega w świadomości osoby, która je przeżyła, wyraźnemu zestaleniu. Jeżeli jakaś liczba jednostek ma na swoim koncie takie doświadczenia, będzie ono zestalone intersubiektywnie i prawdopodobnie stanie się powodem głębokiej więzi. Między tymi jednostkami. Jednak, w miarę jak doświadczenie to jest określane i przekazywane językowo, staje się ono dostępne, a być może bardzo istotne dla osób, które nigdy go nie przeżyły. Określenie językowe, które w społeczeństwie myśliwskim, jak możemy sobie wyobrazić, będzie naprawdę dokładne i szczegółowe, powiedzmy, niezwykłe, samotne ubicie nosorożca jedną ręką. Niezwykłe, samotne ubicie samicy nosorożca dwiema rękami, itd. sprawia, że doświadczenie takie zostaje wyodrębnione ze zdarzeń jednostkowej biografii. Staje się ono obiektywną możliwością dla każdego, a w każdym razie dla każdego, to należy do pewnej kategorii, powiedzmy kategorii myśliwych, mających za sobą pełną inicjację. W ten sposób staje się ono w zasadzie doświadczeniem anonimowym. Choć jest związane z czynami określonych jednostek. W jakiś pochodny sposób doświadczenie to może być istotne nawet dla tych, którzy nie mogą brać pod uwagę przeżycia go we własnej przyszłej biografii, powiedzmy dla kobiet, którym nie wolno polować, lecz dla których może być to istotne ze względu na przyszłego męża. W każdym razie jest ono częścią wspólnego zasobu wiedzy. Obiektywizacja doświadczenia w języku, to znaczy jego transformacja w powszechnie dostępny przedmiot poznania umożliwia następnie jego włączenie do większej całości, jaką jest tradycja w postaci instrukcji moralnych, inspirującej poezji, alegorii religijnych czy innych form. Zarówno samo to doświadczenie, jak i związane z nim szersze znaczenia mogą być następnie przekazane każdemu nowemu pokoleniu. Albo nawet może ono przeniknąć do zupełnie odmiennych społeczeństw, powiedzmy do społeczeństw rolniczych, które mogą z nim wiązać zupełnie inne znaczenia. Język staje się zbiorem dużego zestawu zbiorowych zestaleń, które mogą być nabywane łącznie jako spójne całości oraz bez rekonstrukcji właściwego procesu ich powstawania. Ponieważ rzeczywiste pochodzenie ustaleń staje się nieistotne. Zdarza się, że tradycja tworzy zupełnie inne wyjaśnienie ich powstania, wcale nie naruszające przez to tego, co zostało subiektywizowane. Innymi słowy, jedne uprawomocnienia mogą być zastępowane innymi, które na zestalone doświadczenia danej do zbiorowości nakładają co jakiś czas coraz to nowe znaczenia. Historia społeczeństwa może ulegać reinterpretacji. Co wcale nie musi powodować naruszenia porządku instytucjonalnego. Tak więc może się zdarzyć, że niezwykłe ubicie zostanie uprawomocnione jako czyn istoty boskiej, a jakiekolwiek jego powtórzenie przez człowieka jako naśladownictwo mitologicznego wzoru. Procesowi temu podlegają wszystkie zobiektywizowane zestalenia, a nie tylko działania zinstytucjonalizowane. Może to na przykład nastąpić w przypadku transmisji typizacji innych bez bezpośredniego odniesienia do określonych instytucji. Tak więc inni są typizowani jako wysocy lub niscy, grubi lub szczupli, mądrzy lub głupi, i typizacje te nie mają wcale żadnego instytucjonalnego odniesienia. Oczywiście proces ten odnosi się także do przekazywania zestalonych znaczeń które spełniają wcześniej zarysowaną charakterystykę instytucji. Podstawą przekazu znaczenia instytucji jest społeczne uznanie, że dana instytucja jest stałym rozwiązaniem stałego problemu danej zbiorowości. Dlatego potencjalni uczestnicy z instytucjonalizowanych działań muszą być systematycznie zapoznawani z tymi znaczeniami. Wymaga to jakiejś formy procesu edukacyjnego. Instytucjonalne znaczenia muszą być odciśnięte w świadomości jednostki w sposób silny i nie do zapomnienia. Ponieważ istoty ludzkie wykazują się często brakiem porządku i brakiem pamięci, muszą również istnieć procedury, z których pomocą znaczenia te mogą być powtórnie odciśnięte i przypomniane. I to, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nawet z pomocą nacisku i środków na ogół nieprzyjemnych ponadto ponieważ istoty ludzkie często nie wykazują bystrości znaczenia instytucjonalne w procesie transmisji mają tendencję do ulegania uproszczeniom aby kolejne pokolenia mogły się danego zbioru instytucjonalnych formów łatwo uczyć i łatwo je zapamiętywać dzięki charakterowi formuły instytucjonalne znaczenia zapewniają sobie zapamiętywalność na poziomie ze znaczeń mamy tu do czynienia z tym samym procesem rutynizacji i trywializacji, na który zwracaliśmy uwagę w rozważaniach nad instytucjonalizacją. Dobrym przykładem jest tu znowu stylizowana forma, w której trafiają do tradycji czyny heroiczne. Zobiektywizowane znaczenia działalności instytucjonalnej są pojmowane jako wiedza i jako takie przekazywane. Część tej wiedzy jest uznawana za istotną dla wszystkich ludzi, a część tylko dla pewnych typów. Wszelkie przekazywanie wymaga jakiegoś aparatu społecznego. To znaczy, pewne typy wyznaczone są do pośredniczenia w przekazywaniu tradycyjnej wiedzy, a inne do jej odbioru. Charakter tego aparatu różni się oczywiście w szczegółach w zależności od społeczeństwa. Istnieją również stypizowane procedury przekazywania tradycji od tych, którzy ją znają do tych, którzy jej nie znają. Na przykład może być tak, że techniczną, magiczną i moralną wiedzę związaną z polowaniem wolno przekazywać młodym mężczyznom osiągającym określony wiek za pomocą określonych procedur inicjacji przez ich wujów ze strony matki. Zarówno typologia określająca tych, co wiedzą i tych, co nie wiedzą, jak i wiedza, która ma przechodzić od jednych do drugich, jest sprawą definicji społecznej. Zarówno wiedzieć, jak i nie wiedzieć, odnosi się do tego, co jest społecznie definiowane jako rzeczywistość, a nie do jakichś społecznych kryteriów ważności poznawczej. Inaczej mówiąc, wujowie ze strony matki nie dlatego przekazują ten określony zasób wiedzy, że go znają, ale znają go. To znaczy są definiowani jako ci, co znają, ponieważ są wujami ze strony matki. Kiedy instytucjonalnie wyznaczony wuj ze strony matki okazuje się z jakichś powodów niezdolny do przekazania danej wiedzy, przestaje być wujem ze strony matki w pełnym sensie tego słowa i może się zdarzyć, że wycofane mu zostanie również instytucjonalne uznanie tego statusu. W zależności od społecznych różnic w istotności pewnych typów takiej wiedzy oraz jej złożoności i ważności w określonych zbiorowościach, może zajść konieczność potwierdzenia tej wiedzy za pomocą przedmiotów symbolicznych, takich jak fetysze i odznaki wojskowe, lub symbolicznych działań, takich jak rytuał religijny i wojskowy. Innymi słowy, można się odwołać do przedmiotów fizycznych i działań. Jako środków mnemotechnicznych. Wszelka transmisja instytucjonalnych znaczeń pociąga za sobą procedury kontrolne i uprawomacniające. Są one związane z samymi instytucjami i wykonywane przez osoby dokonujące transmisji. Trzeba raz jeszcze podkreślić, że między różnymi instytucjami oraz transmisją związanych z nimi form wiedzy, nie można a priori zakładać żadnej spójności, a tym bardziej funkcjonalności. Problem spójności logicznej powstaje po pierwsze na poziomie uprawomocnienia, gdzie może dojść do konfliktu lub konkurencji między różnymi uprawomocnieniami oraz osobami je wykonującymi, i po drugie na poziomie socjalizacji, gdzie mogą się pojawić praktyczne trudności. Internalizacji kolejnych czy konkurencyjnych instytucjonalnych znaczeń. Wracając do poprzedniego przykładu, nie ma a priori powodów, dla których instytucjonalne znaczenia, które powstały w społeczeństwie myśliwskim, nie miałyby przeniknąć do społeczeństwa rolniczego. Co więcej, dla zewnętrznego obserwatora znaczenia te mogą mieć w okresie dyfuzji wątpliwą funkcjonalność. Dlatego pierwszego społeczeństwa i być pozbawione wszelkiej funkcjonalności dla tego drugiego. Trudności, jakie mogą się tu pojawić, związane są z teoretyczną działalnością autorów uprawomocnień oraz praktyczną działalnością wychowawców tego nowego społeczeństwa. Teoretycy muszą się zadowolić głoszeniem poglądu, że bogini myśliwych jest pożądanym uczestnikiem panteonu rolników. Pozostawiając pedagogom problem wyjaśnienia tej mitologicznej działalności dzieciom, które nigdy nie widziały polowania. Teoretycy, uprawiający uprawomocnienia, mają skłonność do aspiracji logicznych, a dzieci bywają knobrne. Nie jest to jednakże problem abstrakcyjnej logiki dla funkcjonalności technicznej, ale raczej problem z jednej strony genialności, a z drugiej łatwowierności. A to już zupełnie inna sprawa. D. Role. Jak stwierdziliśmy, źródłem instytucjonalnego porządku jest typizacja zachowań własnych i zachowań innych. Wynika z tego, iż dzielimy z innymi określone cele, a także, że niektóre fazy naszych działań zazębiają się z ich działaniami. Oraz, że typizacji poddane są nie tylko określone działania, ale również ich formy. Znaczy to, że rozróżnia się i uznaje nie tylko określonych działających, którzy wykonują działanie typu X, ale i to, że typ działania X wykonać może jakikolwiek działający, któremu w uzasadniony sposób daje się przypisać określoną strukturę istotności. Na przykład, uznaje się, że do szwagra należy zwojenie skóry numbrnemu potomstwu i przyjmuje, że to konkretne działanie jest przykładem formy działania przewidzianej także w przypadku innych par wujów i siostrzeńców, i że w gruncie rzeczy jest to ogólnie przyjęty wzór w społeczeństwie martylinearnym. Tylko wtedy, kiedy taka typizacja przeważa, przykład ten będzie zgodny. Trybem postępowania przyjmowanym społecznie bez zastrzeżeń, powodując dyskretne wycofanie się ze sceny ojca, aby nie zakłócać prawomocnego wykonywania władzy wujowskiej. Typizacja formy działania wymaga, aby miały one sens obiektywny, który z kolei wymaga obiektywizacji językowej. Znaczy to, że będzie im towarzyszyć odnoszący się do nich słownik. Z takimi zwrotami jak złojenie skóry siostrzeńcowi, który będzie częścią znacznie obszerniejszego językowego uporządkowania pokrewieństwa oraz związanych z nim praw i obowiązków. W zasadzie więc działanie i jego sens może być postrzegane niezależnie od jednostkowych realizacji i zmiennych procesów subiektywnych związanych z tymi realizacjami. Zarówno siebie jak i innego można postrzegać jako wykonawców Powszechnie znanych działań obiektywnych, które powtarzają się i są powtarzane przez jakiegokolwiek działającego należącego do odpowiedniego typu. Ma to bardzo ważne konsekwencje dla doświadczania siebie. Podczas działania następuje utożsamienie siebie z obiektywnym sensem tego działania. Trwające działanie przesądza w danej chwili postrzeganie przez działającego samego siebie oraz dokonuje tego w tym obiektywnym sensie który został społecznie przypisany działaniu jakkolwiek w dalszym ciągu istnieje marginesowa świadomość ciała i innych aspektów siebie niezaangażowanych bezpośrednio w działanie w tej konkretnej chwili działający ujmuje siebie poprzez utożsamienie ze społecznie zobiektywizowanym działaniem właśnie łoję skórę mojemu siostrzeńcowi Epizod przyjmowany bez zastrzeżeń w rutynie życia codziennego. Zaistnienie działania i podedanie go następnie refleksji działającego ma dalsze konsekwencje. Część siebie, będąca wykonawcą tego działania, obiektywizuje się, podczas gdy całość siebie staje się wtórnie stosunkowo daleka od identyfikacji z wykonanym działaniem. Znaczy to, że można pomyśleć siebie jako zaangażowanego w działanie tylko częściowo. W końcu człowiek w naszym przykładzie jest czymś poza tym, który łoi skórę siostrzeńcowi. Nie trudno zobaczyć, że w miarę jak obiektywizacje te kumulują się, ten, który łoi skórę siostrzeńcowi, ten, który pomaga siostrze, Tajemniczony wojownik, wirtu, ostańca, deszczu itd., z ich pomocą zostaje uporządkowana cała sfera samoświadomości. Innymi słowy, z pomocą społecznie dostępnych typizacji, zostaje zobiektywizowany fragment osobowości. Fragment ten jest prawdziwą osobowością społeczną, która jako odrębna od całej osobowości, a nawet przeciwstawiająca się jej, jest subiektywnie doświadczana. Do tego ważnego zjawiska, ujawniającego wewnętrzną rozmowę między różnymi fragmentami osobowości, wrócimy jeszcze później, kiedy zajmiemy się procesem internalizowania w świadomości jednostkowej społecznie stworzonego świata. Tym, co nas interesuje obecnie, jest związek tego zjawiska z obiektywnie dostępnymi typizacjami postępowania. Mówiąc krótko, działający, identyfikuje się, z zobiektywizowanymi typizacjami postępowania in actu. Poprzez działanie czynne, ale odzyskuje dystans, kiedy potem podda swoje postępowanie refleksji. Ten dystans między działającym i jego działaniem może zostać zachowany w świadomości i przeniesiony do przyszłych powtórzeń działań. W ten sposób, zarówno działająca osobowość. Jak i działający inni nie są postrzegani jako niepowtarzalne jednostki, ale jako typy. Z definicji typy te są zamienne. Kiedy ten rodzaj typizacji występuje w kontekście zobiektywizowanego zasobu wiedzy wspólnego dla zbiorowości działających, możemy w uzasadniony sposób zacząć mówić o rolach. Role to typy działających w takim kontekście. Przypis. Jakkolwiek używamy w naszej argumentacji terminów obcych mid nasza koncepcja roli jest bardzo bliska jego i zmierza do rozszerzenia teorii roli mid poprzez ujęcie jej w szerszy układ odniesienia, który obejmuje teorię instytucji. Koniec przypisu. Nie trudno zauważyć, że tworzenie typologii ról jest nieodzownym korelatem instytucjonalizacji postępowania. Posługując się rolami, instytucje stają się częścią doświadczenia jednostkowego. Zobiektywizowane językowo role są zasadniczym składnikiem dostępnego obiektywnie świata każdego społeczeństwa. Odgrywając rolę, jednostka uczestniczy w społecznym świecie. Dzięki internalizacji ról świat ten staje się dla niej subiektywnie rzeczywisty. Do wspólnego zasobu wiedzy należą standardy wykonywania roli dostępne wszystkim członkom społeczeństwa, albo przynajmniej tym, którzy są potencjalnymi wykonawcami danych ról. Ta ogólna dostępność sama jest częścią tego zasobu wiedzy. Powszechnie znane są nie tylko standardy roli X, lecz także to, że te standardy są znane. W rezultacie każdy przypuszczalny wykonawca roli X może być odpowiedzialny za utrwalenie standardów, które nauczane mogą być jako część instytucjonalnej tradycji, ale też wykorzystywane do sprawdzania wiarygodności wszelkich wykonawców, co tym samym znaczy, że służą one kontroli. Źródłem ról jest ten sam podstawowy proces tworzenia się nawyku. I obiektywizacji, który jest źródłem instytucji. Role pojawiają się wraz z procesem tworzenia wspólnego zasobu wiedzy, zawierającego wzajemne typizacje postępowania, który to proces jest, jak widzieliśmy, czymś endemicznym dla społecznej interakcji. Wyprzedza on również właściwą instytucjonalizację. Pytanie o to, które role instytucjonalizują się. Jest identyczne z pytaniem o to, na które sfery postępowania wpływa instytucjonalizacja. Na oba pytania można odpowiedzieć w ten sam sposób. Wszelkie zinstytucjonalizowane postępowanie związane jest z rolami. Tak więc role mają swój udział w kontrolnym charakterze instytucjonalizacji. Kiedy tylko działający zostaną poddani typizacji jako wykonawcy ról. Ich postępowanie ipso facto podlega pewnym regułom. Przestaje być sprawą wyboru, pozostawania albo niepozostawania w zgodzie ze społecznie zdefiniowanymi standardami ról. Chociaż w zależności od przypadku, surowość sankcji może być oczywiście różna, role uobecniają porządek instytucjonalny. Przypis Termin. Uobecnianie jest tu zbliżony do znaczenia, w jakim używał go Durkheim, ale szerszy zakresem. Tłumaczenie tego terminu jako uobecnienie narzuca zarówno tekst, jak wyrażona przez autorów sugestia. Utrudnia to jednak przekład dalszych partii, w których autorzy posługują się tym terminem także w znaczeniu reprezentacji symbolicznej. Koniec przypisu. Uobecnienie to występuje na dwóch poziomach. Po pierwsze, wykonanie roli uobecnia tę rolę. Na przykład, zajmowanie się sądzeniem jest uobecnieniem roli sędziego. Sądząc, jednostka nie działa na własną rękę, ale jako sędzia. Po drugie, role uobecniają całość instytucjonalnego powiązania postępowania. Rola sędziego pozostaje w jakimś związku wobec innych ról, których całość tworzy instytucję prawa. Sędzia działa jako przedstawiciel tej instytucji. Tylko za pośrednictwem takiego uobecnienia w postaci wykonywanych ról instytucja może znajdować wyraz w przeżywanym doświadczeniu. Instytucja z całym zestawem zaprogramowanych działań przypomina nienapisany scenopis dramatu. Realizacja dramatu zależy od powtarzalnego przedstawienia określonych ról przez żywych wykonawców. Wcielają oni rolę oraz aktualizują sztukę, przedstawiając ją na określonej scenie. Bez tej powtarzalnej realizacji nie istnieją empirycznie ani dramat, ani instytucja. Zatem stwierdzenie, że role uobecniają instytucję, to stwierdzenie, że role umożliwiają istnienie instytucji ciągle na nowo w postaci rzeczywistej obecności w doświadczeniu żywych jednostek. Instytucje są uobecniane również w inny sposób. Uobecniają je także, czyli czynią obecnymi w doświadczeniu ich językowe obiektywizacje, od prostych określeń słownych do wysoce skomplikowanych symboli rzeczywistości. Mogą one być uobecniane czyli reprezentowana symbolicznie przez przedmioty fizyczne, zarówno naturalne, jak i sztuczne. Jednakże wszystkie te reprezentacje stają się martwe, czyli pozbawione realności obiektywnej, jeśli nie są stale przywracane do życia w bieżącym ludzkim postępowaniu. Zatem uobecnianie instytucji w rolach i za pośrednictwem ról jest uobecnianiem par excellence, od którego wszystkie inne uobecnienia są pochodne. Na przykład, instytucja prawa jest oczywiście uobecniana także przez język prawny, kodeksy prawa, teorie prawa i w końcu przez ostateczne uprawomocnienia tej instytucji i jej norm w systemach myśli etycznej, religijnej czy mitologicznej. Takie zjawiska, jak stworzona przez człowieka, budząca respekt sceneria, towarzysząca wykonywaniu prawa, oraz takie zjawiska naturalne, jak uderzenie pioruna, które mogło zostać uznane za wyrok Sądu Boskiego i stać się nawet symbolem sprawiedliwości ostatecznej, stanowią dalsze sposoby uobecniania instytucji. Jednakże wszystkie te reprezentacje nabierają znaczenia, a nawet stają się zrozumiałe dzięki odniesieniom do ludzkiego postępowania, które w tym przypadku jest oczywiście postępowaniem stypizowanym w rolach właściwych instytucją prawa. Kiedy jednostka zaczyna o tych prawach myśleć, staje wobec problemu powiązania tych wszystkich reprezentacji, to znaczy tego wszystkiego, co reprezentuje, czyli u obecnie instytucja. Wspójną, sensowną całość. Przypis. Ten proces wiązania jest w socjologii durkheimowskiej jednym z centralnych zagadnień integracja społeczeństwa poprzez wzmacnianie solidarności. Koniec przypisu. Każde konkretne wykonanie roli odnosi się do obiektywnego sensu instytucji, a w ten sposób do realizacji innych komplementarnych ról oraz do sensu instytucji jako całości. Chociaż pojawiający się w ten sposób problem integrowania rozmaitych reprezentacji jest rozwiązywany głównie na poziomie uprawomocnienia, jego rozwiązaniu służą także niektóre role. Wszystkie role reprezentują porządek instytucjonalny w wyżej opisanym sensie, to znaczy uobecniając go. Jednakże pewne role w większym stopniu niż inne reprezentują go symbolicznie jako całość. Role takie mają w społeczeństwie wielką wagę strategiczną, ponieważ uobecniają nie tylko taką czy inną instytucję, ale integrację wszystkich instytucji w znaczącym świecie. Ipso facto, na mocy samego faktu, role te pomagają oczywiście w utrzymaniu tej, Integracji w świadomości i postępowaniu członków społeczeństwa, pozostając w szczególnym związku do uprawomacniającego aparatu społeczeństwa. Niektóre z ról nie mają innej funkcji niż ta symboliczna reprezentacja instytucjonalnego porządku jako zintegrowanej całości, gdy inne od czasu do czasu przejmują tę funkcję dodatkowo obok swoich mniej znaczących funkcji, jakie zwykle pełnią. Ten sposób pełną integracją społeczeństwa może niekiedy w pewnych szczególnie ważnych przypadkach uobecniać np. sędzia. Monarcha czyni to cały czas, a w monarchii konstytucyjnej może w gruncie rzeczy nie pełnić żadnych innych funkcji, jak tylko być żywym symbolem dla wszystkich warstw społeczeństwa aż do przeciętnego obywatela. W przeszłości role, które reprezentują symbolicznie całość instytucjonalnego porządku, były najczęściej umiejscowiane w instytucjach politycznych albo religijnych. Przypis. Symboliczne reprezentacje integracji są tym, co Durkheim nazywał religią. Koniec przypisu. Dla naszych obecnych rozważań, ważniejszy jest charakter ról jako przekaźników określonych stref. Wspólnego zasobu wiedzy. Dzięki odgrywanym rolom, jednostka jest wprowadzana w określone obszary zobiektywizowanej społecznie wiedzy, i to nie tylko w wąskim sensie poznawczym, ale także w sensie wiedzy jako znajomości norm, wartości, a nawet uczuć. Aby być sędzią, trzeba oczywiście znać prawo i prawdopodobnie dysponować wiedzą o znacznie szerszym zakresie ludzkich czynów niż te, które są istotnie prawe. Trzeba jednak dysponować także wiedzą o wartościach i postawach uważanych za stosowne dla sędziego, sięgając aż do tych, które przysłowiowo uważa się za stosowne dla żony sędziego. Sędzia musi również mieć odpowiednią wiedzę w dziedzinie uczuć. Musi na przykład wiedzieć, kiedy powściągnąć emocje współczucia, aby wspomnieć wcale nie błahy atrybut tej roli. W ten sposób każda rola. Umiejscawia wstęp do określonej strefy całego sposobu wiedzy społeczeństwa. Aby nauczyć się roli nie wystarczy nabyć rutyny niezbędnej dla jej zewnętrznego pełnienia. Trzeba zostać także wprowadzonym do rozmaitych warstw poznawczych, a nawet afektywnych, tego zasobu wiedzy, który bezpośrednio i pośrednio jest odpowiedni dla danej roli, związany jest z tym społeczny podział wiedzy. Zasób wiedzy społeczeństwa jest uporządkowany według tego, co jest ważne powszechnie oraz ważne tylko dla określonych ról. Odnosi się to nawet do bardzo prostych sytuacji społecznych, takich jak sytuacja z naszego wcześniejszego przykładu stworzona przez interakcję mężczyzny, kobiety biseksualnej oraz lesbijki. W przykładzie tym pewna wiedza jest istotna dla wszystkich trzech osób. Na przykład znajomość sposobów postępowania, koniecznych aby zapewnić temu towarzystwu niezależność ekonomiczną, podczas gdy inna jest ważna tylko dla dwojga z nich. Savoir-faire. Wiem, jak lesbijki, czy w tym drugim przypadku heteroseksualnego uwiedzenia. Innymi słowy, społeczny podział wiedzy pociąga za sobą dychotomię jej istotności, która może mieć charakter powszechny, lub odnosić się do określonej roli. Biorąc pod uwagę historyczną akumulację wiedzy w społeczeństwie, możemy przyjąć, że ze względu na podział pracy wiedza związana z określonymi rolami wzrasta szybciej niż wiedza istotna i dostępna powszechnie. Zwielokrotnienie zadań niedokładnie określonych, jakie niesie ze sobą podział pracy, wymaga rozwiązań standardowych, których można się łatwo nauczyć i łatwo je przekazać. To z kolei wymaga wyspecjalizowanej wiedzy o pewnych sytuacjach oraz związkach między celami i środkami, dzięki którym sytuacje te są definiowane społecznie. Innymi słowy, pojawiają się specjaliści, z których każdy będzie musiał dysponować wiedzą konieczną do realizacji swych szczególnych zadań w celu akumulacji wiedzy związanej z określonymi rolami społeczeństwo musi być tak zorganizowana, aby niektórzy z jego członków mogli się skoncentrować na swoich specjalnościach. Jeśli w społeczeństwie myśliwskim niektórzy mężczyźni mają zostać specjalistami w wytwarzaniu broni, trzeba przewidzieć ich zwolnienie od zajęć myśliwskich, które ciążą na wszystkich pozostałych dorosłych mężczyznach. Trudniej uchwytna Specjalistyczna wiedza, jak wiedza kapłanów czy innych intelektualistów, wymaga podobnej organizacji społecznej. We wszystkich tych przypadkach specjaliści stają się dysponentami tych stref zasobów wiedzy, które zostały im społecznie przypisane. Równocześnie typologia specjalistów stanowi ważną część wiedzy istotnej powszechnie. Ponieważ specjalistów definiuje się jako osoby dysponujące wiedzą w określonych specjalnościach, każdy musi wiedzieć, kto jest specjalistą w takich dziedzinach na wypadek, gdyby któryś z nich był potrzebny. Nie oczekuje się od przeciętnego człowieka, że będzie znał tajemnicę magii zapewniającej płodność, albo sposób rzucania uroków. Musi on jednak wiedzieć, do kogo się zwrócić, gdy zajdzie potrzeba zastosowania któregoś z tych zabiegów. Tak więc typologia ekspertów, Należy do tej części zasobu wiedzy, która jest ważna i dostępna dla wszystkich, podczas gdy wiedza fachowa do niej nie należy. Nie musimy się obecnie zajmować praktycznymi trudnościami, jakie mogą powstać w niektórych społeczeństwach, na przykład wtedy, kiedy mamy do czynienia z konkurencyjnymi ugrupowaniami ekspertów, albo gdy specjalizacje są do tego stopnia skomplikowane, że zwykły człowiek gubi się w nich. Tak więc związek między rolami i wiedzą można analizować z dwóch punktów widzenia. Jeżeli nań patrzymy z perspektywy instytucjonalnego porządku, role jawią się jako sposób uobecniania instytucji oraz forma przekazywania zobiektywizowanych instytucjonalnie zbiorów wiedzy. Ujmując go w perspektywie paru ról, dostrzegamy, że każda rola wnosi społecznie zdefiniowane uzupełnienie wiedzy. Obie perspektywy wskazują oczywiście na to samo ogólne zjawisko, które zasadniczo przesądza dialektykę społeczeństwa. Perspektywę pierwszą można podsumować stwierdzeniem, że społeczeństwo istnieje tylko o tyle, o ile jednostki są go świadome. Drugą natomiast stwierdzeniem, że świadomość jednostkowa jest zdeterminowana społecznie. Zawężając to do kwestii ról, możemy powiedzieć, że z jednej strony porządek instytucjonalny jest rzeczywisty jedynie na tyle, na ile jest on urzeczywistniany w pełnionych rolach, oraz że z drugiej strony role oddają porządek instytucjonalny, który definiuje ich charakter, a także związaną z nimi wiedzę, i z którego czerpią one swój obiektywny sens. Analiza ról ma dla socjologii wiedzy szczególne znaczenie, ponieważ ujawnia przejścia między obiektywizowanymi w społeczeństwie makroskopowymi uniwersami znaczeń oraz sposobami, w jakie uniwersa te są dla jednostek subiektywnie rzeczywiste. Tak więc można na przykład analizować w wymiarze makroskopowym społeczne źródła. Religijnego światopoglądu pewnych zbiorowości, powiedzmy, klas, grup etnicznych czy ugrupowań intelektualnych, a równocześnie badać sposób, w jaki światopogląd ten przejawia się w świadomości jednostek. Te dwa kierunki badań można połączyć tylko wtedy, kiedy skierujemy nasze dociekania na sposoby, w jakie dana jednostka w całej swej działalności społecznej określa. Swój stosunek do danej zbiorowości. Dociekania takie muszą z konieczności prowadzić do analizy ról. Przypis. Sartre używał terminu mediacja, ale bez tego konkretnego znaczenia, jakie może mu przydać teoria roli. Termin ten dobrze nadaje się do określenia ogólnego powiązania między teorią roli i socjologią wiedzy. Koniec przepisu. E. Zakres i odmiany instytucjonalizacji. Dotychczas rozważaliśmy instytucjonalizację, określając jej zasadnicze cechy, które można uznać za stałe, socjologiczne. Oczywiście w tej pracy nie możemy pokusić się nawet o ogólny przegląd niezliczonych odmian historycznych, przejawów i kombinacji tych stałych. Zadanie takie można by zrealizować jedynie pisząc historię powszechną. Z punktu widzenia teorii socjologicznej. Jest jednakże pewna ilość historycznych odmian charakteru instytucji, które są na tyle ważne dla konkretnych analiz socjologicznych, że powinniśmy je choć pobieżnie omówić. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy się koncentrować na związku między instytucjami i wiedzą. Badając jakikolwiek konkretny porządek instytucjonalny, można sformułować następujące pytania. Jaki jest zakres instytucjonalizacji w całości działań społecznych danej zbiorowości? Innymi słowy, jak wielka jest strefa działalności zinstytucjonalizowanej w porównaniu ze strefą, która pozostaje niezinstytucjonalizowana? Przypis Pytanie to można rozumieć jako pytanie o gęstość porządku instytucjonalnego. Chcieliśmy jednak uniknąć wprowadzenia nowego terminu w związku z czym zrezygnowaliśmy z niego, mimo że dobrze oddaje nasze intencje. Koniec przypisu. Wyraźnie widać, że występuje tu zmienność historyczna. Różne społeczeństwa pozostawiają różną ilość miejsca dla działań niesinstytucjonalizowanych. Ważną kwestią ogólną jest też zapytanie o czynniki, które przesądzają o szerszym lub węższym zakresie instytucjonalizacji. Ujmując rzecz bardzo systematycznie, możemy powiedzieć, że zakres instytucjonalizacji zależy od powszechności struktur istotności. Kiedy wiele czy większość struktur istotności jest w społeczeństwie powszechnie podzielana, zakres instytucjonalizacji jest szeroki. Kiedy zaś niewielka tylko ilość struktur istotności podzielana jest powszechnie, Zakres instytucjonalizacji jest wąski. Ponadto, zważywszy, że w tym drugim przypadku pewne struktury istotności nie są podzielane przez społeczeństwo jako całość, a tylko przez określone grupy w tym społeczeństwie, powstaje możliwość znacznego podziału porządku instytucjonalnego. Być może warto ze względów heurystycznych posłużyć się tutaj. Myśleniem w kategoriach skrajnych typów idealnych. Można sobie pomyśleć społeczeństwo, w którym instytucjonalizacja jest całkowita. W takim społeczeństwie wszystkie problemy są wspólne, wszystkie rozwiązania tych problemów są zobiektywizowane społecznie, oraz wszystkie działania społeczne są zinstytucjonalizowane. Porządek instytucjonalny obejmuje całość życia społecznego które przypomina nieustanne wykonywanie złożonej, wielce skomplikowanej liturgii. Nie ma tu podziału wiedzy według określonych ról, albo prawie nie ma, gdyż wszystkie role są pełnione w ramach sytuacji o jednakowej istotności dla wszystkich działających. Ten heurystyczny model społeczeństwa całkowicie zinstytucjonalizowanego, przy okazji warto zauważyć, że jest to stosowny temat dla złych snów. Można jakkolwiek zmodyfikować, przyjmując, że co prawda wszystkie działania społeczne będą zinstytucjonalizowane, ale nie tylko wokół wspólnych problemów. Chociaż styl życia, jaki narzucałoby swoim członkom takie społeczeństwo, byłby również sztywny, mielibyśmy do czynienia z większym stopniem podziału. Wiedzy według określonych ról. Można powiedzieć, że równocześnie realizowano by kilka różnych liturgii. Oczywiście, ani modelu całkowitej instytucjonalizacji, ani jego modyfikacji nie znajdziemy w historii. Jednak istniejące społeczeństwo można rozważać jako przybliżające się do tego skrajnego typu. Można więc powiedzieć: że społeczeństwa prymitywne zbliżone są do tego typu w znacznie większym stopniu niż społeczeństwa cywilizowane. Przypis. Durkheim nazwał to solidarnością organiczną. Lucien Lévy bruhl uzupełnia durkheimowskie pojęcie treścią psychologiczną, kiedy mówi o mistycznym uczestnictwie w społeczeństwach prymitywnych. Koniec przypisu. A nawet, że rozwój tych pierwszych polega na postępującym procesie oddalania się od tego typu. Przeciwstawnym, skrajnym typem idealnym byłoby społeczeństwo, w którym jest tylko jeden wspólny problem, a instytucjonalizacja występuje jedynie w odniesieniu do działań związanych z tym problemem. W takim społeczeństwie nie byłoby prawie wspólnego zasobu wiedzy. Prawie cała wiedza byłaby związana z określonymi rolami. Społeczeństwa makroskopowe, nawet zbliżone do tego typu, są historycznie nieosiągalne. Pewnych przybliżeń możemy się wszakże dopatrzeć w mniejszych formacjach społecznych, takich jak na przykład kolonie libertarian, w których wspólne zainteresowanie ograniczone jest do rozstrzygnięć ekonomicznych. Albo wyprawy wojskowe złożone z kilku jednostek plemiennych czy etnicznych, których jedynym wspólnym problemem jest prowadzenie wojny. Takie heurystyczne fikcje, abstrahując od tego, że pobudzają one socjologiczną fantazję, są użyteczne jedynie o tyle, o ile pomagają w wyjaśnieniu warunków sprzyjających przybliżeniu do nich. Najogólniejszym warunkiem tego jest stopień podziału pracy stowarzyszącym mu zróżnicowaniem instytucji. Każde społeczeństwo, w którym mamy do czynienia ze wzrastającym podziałem pracy, oddala się od pierwotnego, z wyżej opisanych typów skrajnych. Innym ogólnym warunkiem, ściśle związanym z tym pierwszym, jest możliwość osiągnięcia ekonomicznego zysku, co pozwala pewnym jednostkom albo grupom, na zaangażowanie się w wyspecjalizowaną działalność niezwiązaną bezpośrednio z utrzymaniem. Przypis można powiedzieć, że mimo różnic w szczegółach interpretacji w tej sprawie panuje zgoda w historii teorii socjologicznej, koniec przepisu. Takie wyspecjalizowane działania prowadzą, jak widzieliśmy, do specjalizacji i segmentacji wspólnego zasobu wiedzy. Segmentacja umożliwia powstanie czystej teorii, czyli wiedzy. Która jest subiektywnie pozbawiona jakiegokolwiek społecznego odniesienia. Przypis. Związek między czystą teorią i nadwyżką ekonomiczną został po raz pierwszy wskazany przez Marksa. Koniec przypisu. Oznacza to, wróćmy do poprzedniego przykładu, że zwalnia się z polowania nie tylko osoby wytwarzające broń, ale także osoby wytwarzające mity. W ten sposób otrzymujemy życie teoretyczne, z charakterystycznym dla nie luksusem rozpowszechniania wyspecjalizowanych zasobów wiedzy, pozostających w dyspozycji specjalistów, których prestiż społeczny może w istocie zależeć od ich niezdolności do robienia czegokolwiek innego poza teoretyzowaniem. Wynika z tego wiele analitycznych problemów, do których jeszcze wrócimy. Chociaż instytucje raz ukształtowane mają tendencję do tego, aby trwać, instytucjonalizacja nie jest procesem nieodwracalnym. Z powodu rozmaitych przyczyn historycznych zakres zinstytucjonalizowanych działań może się zmniejszać. W pewnych strefach życia społecznego może dojść do odinstytucjonalizowania. Tak, na przykład. Sfera prywatna, jaka wytworzyła się we współczesnym społeczeństwie indywidualnym, jest w porównaniu do sfery publicznej w znacznym stopniu odinstytucjonalizowana. Jest jeszcze dalsze pytanie, wskazujące na historyczną zmienność porządku instytucjonalnego. Jaki jest wzajemny związek różnych instytucji na poziomie zachowania i znaczenia? Przypis. Gdyby ktoś chciał ująć to, posługując się dalszymi neologizmami, można by powiedzieć, że jest to pytanie o stopień zlania się albo segmentacji porządku instytucjonalnego. Mając to na uwadze, pytanie powyższe wydaje się identyczne zainteresowanemu funkcjonalną integracją społeczeństw, którym zajmuje się funkcjonalizm strukturalny ten ostatni termin zakłada jednak że integrację społeczeństwa może stwierdzić zewnętrzny obserwator badający zewnętrzne funkcjonowanie instytucji społeczeństwa my natomiast przeciwnie jesteśmy przekonani że zarówno funkcje jak i dysfunkcje można analizować jedynie na poziomie znaczenia w rezultacie integracja funkcjonalna jeśli ktoś chciałby w ogóle posługiwać się tym terminem, oznacza integrację porządku instytucjonalnego w drodze rozmaitych procesów uprawomacniających. Innymi słowy, segregacja występuje nie w instytucjach, ale w ich uprawomocnieniu. Wynika z tego, że wbrew funkcjonalistom strukturalnym porządku funkcjonalnego nie można rozumieć w pełni jako systemu. Koniec przypisu. W pierwszym z wyżej wymienionych typów skrajnych mamy do czynienia z instytucjonalną jednością instytucjonalnych zachowań i znaczeń w każdej subiektywnej biografii. W każdej bowiem biografii jednostkowej aktualizuje się cały społeczny zasób wiedzy. Każdy robi wszystko i wszystko wie. Problem integracji znaczeń, czyli Znaczącego związku różnych instytucji ma wyłącznie subiektywny charakter. Obiektywny sens instytucjonalnego porządku jawi się każdej jednostce jako dany i powszechnie znany, jako taki, przyjmowany jest społecznie bez zastrzeżeń. Jeżeli w ogóle występuje jakiś problem, spowodowany jest on subiektywnymi trudnościami, jakie może mieć jednostka w internalizacji znaczeń na której istnieje już społeczna zgoda. W miarę jak odchodzimy od tego modelu heurystycznego, a jest tak oczywiście we wszystkich istniejących społeczeństwach, choć w różnym zakresie, stopień w jakim znaczenia instytucjonalne są dane, będzie ulegał istotnym zmianom. Na dwie z nich zwróciliśmy już uwagę: dokona się mianowicie segmentacja porządku. Instytucjonalnego i pewne działania będą wykonywane wyłącznie przez pewne typy jednostek, a w rezultacie nastąpi społeczny podział wiedzy, prowadzący do tego, że wiedza związana z określonymi rolami będzie zarezerwowana dla pewnych typów. W konsekwencji jednak na poziomie znaczenia pojawia się nowa konfiguracja. Będzie to obiektywny problem pełnej integracji znaczeń. W obrębie całego społeczeństwa. Jest to zupełnie inny niż wyłącznie subiektywny problem polegający na zharmonizowaniu sensu, jakiego jesteśmy się skłonni dopatrzeć we własnej biografii z sensem przypisywanym tej biografii przez społeczeństwo. Różnica jest równie wielka, jak między tworzeniem propagandy, która ma przekonać innych, i tworzeniem wspomnień, które mają być przekonujące dla nas samych. Staraliśmy się pokazać na przykładzie naszego trójkąta mężczyzna, kobieta, lesbijka, iż nie sposób przyjąć a priori, że różne procesy instytucjonalizacji będą do siebie pasować. Struktura istotności, która jest podzielana przez mężczyznę i kobietę, AB, nie musi być zintegrowana z tą, którą podzielają kobieta i lesbijka BC, czy też z tą, która jest wspólna dla lesbijki i mężczyzny CA, w dalszym ciągu mogą współistnieć odrębne procesy instytucjonalne, bez obejmującej je wszystkie integracji. Przekonywaliśmy wtedy, że empiryczny fakt, iż instytucje w istocie pasują do siebie, mimo że nie sposób przyjąć takiej spójności a priori można przypisywać wyłącznie refleksyjnej świadomości jednostek, które na swoje doświadczenie wielu instytucji nakładają pewną logikę. Możemy rozwinąć ten argument, przyjmując, że jednej z naszych trzech osób, przyjmijmy, że będzie to mężczyzna A, przestaje odpowiadać brak symetrii w całej sytuacji. Nie oznacza to, że uległy dla niego zmianie układy, w jakich uczestniczy A, B i C. A. To raczej zaczyna mu przeszkadzać układ, w którym dotąd nie uczestniczył B, C. Może tak być, ponieważ układ ten naraża na szwank jego interesy. C spędza zbyt wiele czasu na kochaniu się z B i zaniedbuje prowadzoną z A amatorską hodowlę kwiatów. Przypuśćmy teraz, że A. Ma pewne ambicje teoretyczne. W każdym razie chce on zjednoczyć trzy odrębne układy oraz związane z nimi procesy przechodzenia w nawyk we wspólną, znaczącą całość. A, B, C. Jak może to zrobić? Wyobraźmy sobie, że jest geniuszem religijnym. Któregoś dnia przedstawia dwojgu pozostałym nową mitologię. Świat został stworzony w dwóch etapach. Lądy stworzył Bóg stwórca, kopulując ze swoją siostrą, natomiast morza powstały w akcie wzajemnej masturbacji tejże siostry z jej drugą siostrą, bliźniaczką. Bóg stwórca wraz z boskimi bliźniaczkami po stworzeniu w ten sposób świata odtańczyli wielki taniec kwiatów, w którego rezultacie lądy zapełniły się fauną i florą. Zatem istniejący trójkątny układ polegający na heteroseksualności, lesbijstwie i uprawie kwiatów jest ni mniej ni więcej tylko ludzkim naśladownictwem mitycznych działań boskich. Niezłe? Czytelnik dysponujący pewnymi wiadomościami z mitologii porównawczej nie będzie miał kłopotów ze znalezieniem materiału historycznego porównywalnego z tą kosmogoniczną historyjką. Nasz mężczyzna może mieć pewne trudności ze zmuszeniem innych do akceptacji swej teorii. Wyłoni się tu zatem problem propagandy. Jeżeli jednak przyjmiemy, że B i C mają również praktyczne trudności w realizacji swych rozmaitych pomysłów, albo, co jest mniej prawdopodobne, że zostali zainspirowani wizją kosmosu tworzoną przez A. Ma on znaczne szanse zrealizowania swego schematu. Z chwilą, kiedy mu się to uda i wszystkie trzy osoby zdobędą wiedzę o tym, że ich różne działania prowadzą do wielkiego społeczeństwa, którym jest ABC, wiedza ta wpłynie na przebieg sytuacji. Na przykład C może być teraz bardziej skłonne do równego dzielenia swojego czasu między dwa główne zajęcia. Jeżeli takie rozszerzenie naszego układu wydaje się iść zbyt daleko, możemy uczynić go bliższym, wyobrażając sobie proces sekularyzacji dokonujący się w świadomości naszego religijnego geniusza. Mitologia już nie wystarcza. Sytuację musi wyjaśnić nauka społeczna. Jest to oczywiście bardzo łatwe. Dla naszego geniusza religijnego, zmienionego w specjalistę nauk społecznych, te dwa rodzaje aktywności seksualnej, jakie występują w interesującej nas sytuacji, wyrażają głęboko zakorzenione potrzeby psychologiczne uczestników. W tych okolicznościach wie on, że frustracje na gruncie tych potrzeb będą prowadzić do dysfunkcjonalnych napięć. Jednocześnie musimy założyć fakt, że nasze trio sprzedaje swoje kwiaty za orzechy kokosowe na drugim końcu wyspy. To wystarczy, aby ugruntować koncepcję wzory zachowania: A, B i B, C są funkcjonalne ze względu na system osobowości, podczas gdy w przypadku CA są one funkcjonalne ze względu na ekonomiczną sferę systemu społecznego. A, B, C jest po prostu racjonalnym wynikiem funkcjonalnej integracji na poziomie międzysystemowym również w przypadku, kiedy A uda się przeprowadzić wobec jego dwóch dziewcząt skuteczną propagandę własnej teorii. Wiedza owych dziewcząt o funkcjonalnych imperatywach związanych z ich sytuacją będzie mieć określone konsekwencje kontrolne dla ich postępowania. Mutatis mutandis. Ta sama argumentacja zachowa wagę. Gdy z naszego sielskiego przykładu dotyczącego bliskich kontaktów osobistych przeniesiemy ją na poziom makrospołeczny. Segmentacja porządku instytucjonalnego oraz towarzyszący jej podział wiedzy stwarzają problem zapewnienia integrujących znaczeń, które obejmowałyby całe społeczeństwo oraz dostarczały niezupełnie spójnemu doświadczeniu społecznemu i wiedzy jednostki wspólnego kontekstu. O obiektywnym sensie. Będzie to ponadto nie tylko problem ogólnej, znaczącej integracji, ale także problem uprawomocnienia instytucjonalnych działań specjalistów wobec innych członków społeczeństwa. Możemy przyjąć, że istnieje świat znaczenia, który nadaje obiektywny sens działaniom wojowników, farmerów, kupców i egzortystów. Nie oznacza to, że między tymi typami działającymi nie będzie konfliktu interesów. Nawet we wspólnym uniwersum znaczeń egzortysta może mieć trudności w wyjaśnieniu wojownikom niektórych ze swoich czynności. Metody takiego uprawomocnienia są również historycznie zmienne. Inną konsekwencją segmentacji instytucjonalnej jest możliwość powstania społecznie wyselekcjonowanych subuniwersów znaczeń. Ich źródłem jest specjalizacja ról posunięta tak daleko, że wiedza związana z określonymi rolami staje się w porównaniu ze wspólnym zasobem wiedzy całkowicie ezoteryczna. Takie, subuniwersa znaczeń mogą, choć nie zawsze, zniknąć z widoku publicznego. W pewnych przypadkach nie tylko poznawcza treść subuniwersum ma charakter ezoteryczny ale tajemnicą może być nawet samoistnienie subuniwersum oraz zbiorowości, które je utrzymuje. Subuniwersa znaczeń mogą być ustrukturowane społecznie ze względu na rozmaite kryteria, takie jak płeć, wiek, zawód, skłonności religijne, smak estetyczny itd. Wraz z postępującym podziałem pracy i wzrostem nadwyżki ekonomicznej, Wzrasta oczywiście nieustannie szansa na pojawienie się subuniwersów. Wprawdzie, w społeczeństwie z gospodarką obliczoną na przetwarzanie mogą występować podziały poznawcze między mężczyznami i kobietami albo między starymi i młodymi wojownikami, jak to jest w społecznościach tajemnych powszechnych w Afryce i wśród Indian amerykańskich. Społeczności takie mogą nawet utrzymywać niewielką ezoteryczną grupę kapłanów i czarowników jednak w pełni rozwinięte subuniversa znaczeń takie jakie charakteryzują powiedzmy indyjskie kasta albo chińską biurokrację posługującą się pismem czy ugrupowania kapłańskie starożytnego Egiptu wymagają znacznie bardziej skomplikowanych rozwiązań problemów ekonomicznych Podobnie jak wszystkie społeczne konstrukcje znaczeń, subuniwersa muszą mieć swych nosicieli w postaci określonych zbiorowości, czyli w postaci grup, które stale wytwarzają dane znaczenia oraz w których znaczenia te mają obiektywną realność. Między takimi grupami może występować konflikt albo konkurencja. W najprostszym przypadku może to być konflikt dotyczący przydziału nadwyżki zasobów specjalistom. O których mowa, czyli konflikt dotyczący wyłączenia z pracy produkcyjnej. Kto ma być oficjalnie wyłączony? Wszyscy mężczyźni parający się medycyną, czy też tylko ci, którzy świadczą tego typu usługi na rzecz domu wodza? Albo kto ma otrzymywać ustaloną gratyfikację od władz, ci, którzy leczą ziołami, czy też ci, którzy w tym celu popadają w trans, tego typu konflikty społeczne można łatwo przetłumaczyć na konflikty między konkurencyjnymi szkołami myśli, w których każda próbuje zapewnić sobie stałą pozycję i zdyskredytować, jeżeli nie unicestwić, konkurencyjny system wiedzy. W społeczeństwie współczesnym takie konflikty, zarówno społeczno-ekonomiczne, jak i poznawcze, występują ciągle między medycyną ortodoksyjną, a takimi jej rywalami jak kręgarstwo, homeopatia czy. Christian Science. W rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych, z ich olbrzymią nadwyżką ekonomiczną, pozwalającą bardzo wielu osobom poświęcić się całkowicie, nawet najdziwniejszym zajęciom, pluralistyczna konkurencja między subuniwersami, znaczeń każdego możliwego rodzaju. Staje się normalnym stanem rzeczy. Przypis. Pluralistyczne współzawodnictwo między subuniwersami znaczenia jest jednym z najważniejszych problemów empirycznej socjologii wiedzy współczesnego społeczeństwa. Koniec przypisu. Wraz z utworzeniem się subuniwersów znaczeń powstaje rozmaitość perspektyw, przy czym w każdej z nich można oglądać całość społeczeństwa. Pod kątem jednego subuniversum. Kręgasz patrzy na społeczeństwo pod innym kątem niż profesor szkoły medycznej, poeta pod innym niż biznesmen, Żyd pod innym niż chrześcijanin, itd. Nie musimy dodawać, że to zwielokrotnienie perspektyw czyni znacznie trudniejszym problem ustanowienia niezmiennego świata symbolicznego dla całego społeczeństwa. Każda perspektywa, bez względu na jej wyposażenie w teorie czy nawet światopoglądy pozostanie w związku z konkretnymi interesami społecznymi grupy, która ją przyjmuje. Nie oznacza to jednak, że rozmaite perspektywy, nie mówiąc o teoriach czy światopoglądy, mechanicznie odbijają interesy społeczne. Zwłaszcza na poziomie teoretycznym wiedza może w znacznym stopniu uzyskać niezależność od biograficznych i społecznych interesów swego posiadacza. Tak więc można zapewne wskazać motywy społeczne, dla których Żydzi podejmują pewne naukowe przedsięwzięcia, ale nie można przewidzieć poglądów na podstawie faktu, czy dane stanowisko naukowe zajmuje Żyd czy nie Żyd. Innymi słowy, w porównaniu, ze swoim społecznym podłożem, naukowe uniwersum znaczeń jest zdolne uzyskać znaczną autonomię. Teoretycznie, mimo że w praktyce mamy do czynienia z wieloma odmianami, odnosi się to do każdego systemu wiedzy, łącznie z poznawczymi perspektywami, jakie można przyjąć w spojrzeniu na społeczeństwo. Co więcej, system wiedzy raz podniesiony do poziomu stosunkowo autonomicznego subuniwersum znaczeń ma zdolność działania zwrotnie na zbiorowość, która go wytworzyła. Tak na przykład Żydzi mogą podejmować pracę wchodzącą w zakres nauk społecznych, ponieważ jako Żydzi mają w społeczeństwie określone problemy. Kiedy jednak zostaną wprowadzeni do właściwego dla nauk społecznych uniwersum dyskursu, Mogą nie tylko patrzeć na społeczeństwo pod kątem, który nie jest już typowo żydowski, ale świeżo nabyta perspektywa nauk społecznych może nawet wpłynąć na zmianę ich działalności społecznej jako Żydów. Rozmiary takiego oderwania wiedzy od jej materialnych źródeł zależą od znacznej liczby zmiennych historycznych, takich jak pilność, interesy społeczne, stopień teoretycznego opracowania tej wiedzy. Jej społeczna istotność lub nieistotność i innych. Ważną zasadą w naszych ogólnych rozważaniach jest dialektyczny związek między wiedzą i jej społecznym podłożem. Oznacza to, że wiedza jest wytworem społecznym oraz że jest czynnikiem zmiany społecznej. Przypis. Zadanie to można ująć w języku marksistowskim, powiadając, że istnieje dialektyczny związek między bazą i nadbudową. Ta marksistowska idea do niedawna była zapomniana w głównym nurcie marksizmu. Oczywiście problem możliwości wiedzy nieuwarunkowanej społecznie był centralnym zagadnieniem socjologii wiedzy w rozumieniu Schellera i Mannheima. Nie przyznajemy mu takiego centralnego miejsca z powodów, które są zawarte w naszym ogólnym teoretycznym podejściu. Dla teoretycznej socjologii wiedzy ważnym punktem jest dialektyczny związek między wiedzą i jej społecznymi podstawami. Takie pytania, jak te, które Mannheim kierował do niezaangażowanej inteligencji, są zastosowaniami socjologii wiedzy do konkretnego zjawiska historycznego i empirycznego. Zdania na ten temat trzeba by formułować na poziomie znaczenia mniejszej ogólności niż ten, który nas w tej chwili interesuje. Natomiast pytania dotyczące autonomii naukowej wiedzy społecznej trzeba by rozważyć w kontekście metodologii nauk społecznych. Ten obszar wyłączyliśmy z naszej definicji zakresu socjologii wiedzy z powodów teoretycznych wymienionych we wprowadzeniu. Koniec przypisu. Ta zasada dialektyki między społecznym wytwarzaniem i zobiektywizowanym światem, który jest jego wytworem, została już wyjaśniona. Jest bardzo ważne, aby o niej pamiętać w przypadku wszelkich analiz dotyczących konkretnych uniwersów znaczeń. Wzrastająca ilość i złożoność sub uniwersów sprawia, że w coraz większym stopniu są one niedostępne dla outsiderów. Stają się ezotorycznymi enklawami zapieczętowanymi hermetycznie w sensie związanym zwykle z hermetycznymi zasobami wiedzy tajemnej. Dla wszystkich z wyjątkiem tych, którzy zostali we właściwy sposób wprowadzeni w jej tajemnicę. Ta wzrastająca autonomia subuniwersów stwarza określone problemy uprawomocnienia zarówno wobec outsiderów, jak i insiderów. Outsiderów trzeba trzymać z daleka, niekiedy pilnować, nawet aby byli nieświadomi istnienia subuniwersum. Jeżeli jednak ich niewiedza nie jest tak daleko posunięta. A subuniwersum wymaga rozmaitych przywilejów i uznania ze strony zasadniczej części społeczeństwa. Powstaje problem trzymania outsiderów z daleka, a równocześnie skłonienia ich do uznania prawomocności tej procedury. Robi się to za pomocą różnych technik zastraszenia, racjonalnej i irracjonalnej propagandy odwołującej się do interesów outsiderów i ich uczuć. Mistyfikacji i w ogóle manipulacji symbolami prestiżu. Z kolei insiderzy muszą być utrzymywali wewnątrz. Wymaga to opracowania praktycznych, i teoretycznych procedur, które umożliwiłyby kontrolowanie pokusu ucieczki z subuniwersum. Temu podwójnemu problemowi uprawomocnienia przyjrzymy się bliżej w dalszych rozważaniach. Tymczasem Ograniczmy się do ilustracji. Nie wystarczy ustanowić ezoteryczne subuniwersum medycyny. Trzeba przekonać ludzi, że jest to słuszne i dobroczynne oraz że medyczne bractwo musi przestrzegać standardów tego subuniwersum. Tak więc zastrasza się ludzi obrazami złych konsekwencji, do których doprowadza postępowanie wbrew radom lekarza, tłumaczy się, że należy tak postępować i sięga do argumentów pragmatycznych korzyści posłuszeństwa a także do okropności choroby i śmierci aby podkreślić swoją powagę cała medyczna profesja ukryła się za wiekowymi symbolami mocy i tajemnice od dziwnych strojów po niezrozumiały język przy czym wszystko to jest uprawomocniane zarówno wobec ludzi z zewnątrz jak wobec samych lekarzy Względami pragmatycznymi. Równocześnie pełnoprawni mieszkańcy medycznego świata są powstrzymywani od szarlatanerii, to znaczy od wykraczania poza medyczne subuniversum w myślach i działaniach. Nie tylko potężnymi zewnętrznymi mechanizmami kontroli, dostępnymi w ramach zawodu, ale także całym systemem wiedzy zawodowej, która oferuje im naukowe dowody na to, że taka dewiacja jest czymś głupim a nawet złym. Innymi słowy, cała uprawomacniająca maszyneria działa w ten sposób, aby laik pozostał laikiem, a lekarz lekarzem oraz by, o ile to tylko możliwe, obaj byli z tego zadowoleni. Osobne problemy są wynikiem zróżnicowania zakresu zmian instytucji i subuniversów. Przypis. Jest to zjawisko nazywane powszechnie w amerykańskiej socjologii za zapóźnieniem kulturowym. Unikaliśmy tego terminu z powodu jego konotacji ewolucjonistycznych i w konsekwencji oceniających. Koniec przypisu. Utrudnia to zarówno ogólne uprawomocnienie instytucjonalnego porządku, jak i określone uprawomocnienia poszczególnych instytucji czy subuniwersów. Nasze współczesne doświadczenie pełne jest przykładów tego rodzaju że nie musimy się nad tym nadmiernie rozwodzić społeczeństwo feudalne z nowoczesną armią arystokracja ziemska zmuszona do życia w warunkach kapitalizmu przemysłowego tradycyjna religia która musi sobie radzić z rozpowszechnieniem naukowego światopoglądu współistnienie w jednym społeczeństwie teorii względności i astrologii wystarczy powiedzieć że w takich warunkach praca jakiejś grupy autorów uprawomocnień Staje się szczególnie wyczerpująca. Ostatnie pytanie, wreszcie o wielkim ładunku teoretycznym, jakie się nasuwa w związku z historyczną zmiennością instytucjonalizacji, dotyczy sposobu, w jaki porządek instytucjonalny jest obiektywizowany. W jakim zakresie porządek instytucjonalny, czy też jego część, są postrzegane jako nieludzka sfera zobiektywizowanych faktów? Jest to pytanie o Reifikację rzeczywistości społecznej. Przypis. Reifikacja jest ważnym pojęciem marksistowskim, zwłaszcza w jego rozważaniach antropologicznych we wczesnych pismach, rozwiniętych potem w kapitale w aspekcie fetyszyzmu towarowego. Reifikacja to postrzeganie zjawisk ludzkich tak, jakby były one rzeczami, to znaczy jako nieludzkich lub ewentualnie nadludzkich. Możemy to wyrazić w inny sposób. Powiadając, że reifikacja jest postrzeganiem wytworów ludzkich działań tak, jakby były one czymś innym niż wytworem ludzkim, czymś takim jak fakty przyrodnicze, rezultaty praw kosmicznych albo przejawy woli boskiej. Reifikacja sugeruje, iż człowiek potrafi zapomnieć, że jest autorem ludzkiego świata i że zaprzepaszcza świadomość dialektyki między człowiekiem wytwórcą i jego wytworami. Świat zreifikowany jest z definicji światem odhumanizowanym. Jest on doświadczany przez człowieka jako dziwna sfera faktów, raczej jako jakieś opus alienum. Opus alienum. Nieautoryzowana praca, nad którym nie ma on kontroli, niż jako opus prioprium jego własnych działań wytwórczych. Opus prioprium. Własna praca. Jego własnych działań wytwórczych. Z naszych poprzednich rozważań poświęconych obiektywizacji wynika jasno, że gdy tylko ustanowiony zostaje obiektywny świat społeczny, możliwość reifikacji jest tuż obok. Obiektywność społecznego świata oznacza, że człowiek staje przed nim, jak przed czymś zewnętrznym wobec samego siebie. Decydujące jest pytanie, czy zachowuje on ciągle świadomość, że chociaż zobiektywizowany świat społeczny jest dziełem ludzi i w związku z tym może być przez nich zmieniony. Innymi słowy, reifikację można opisać jako skrajny krok w procesie obiektywizacji, w którym zobiektywizowany świat traci swoją zrozumiałość jako przedsięwzięcie ludzkie i ustala się jako bezładna sfera zobiektywizowanych faktów. Nieludzka i nie poddająca się humanizacji. Zwykle też rzeczywisty związek między człowiekiem i jego światem zostaje w świadomości odwrócony. Człowiek, wytwórca świata, jest postrzegany jako jego produkt, a ludzka działalność jako zjawisko towarzyszące nieludzkim procesom. Znaczenia ludzkie przestają być rozumiane jako wytwarzające świat, ale są pojmowane jako wytwory natury rzeczy. Trzeba podkreślić, że reifikacja jest odmianą świadomości, a dokładniej odmianą ludzkiej obiektywizacji ludzkiego świata. Nawet postrzegając świat jako zreifikowany, człowiek w dalszym ciągu wytwarza go. Znaczy to, że człowiek jest zdolny do paradoksalnego wytwarzania rzeczywistości, która go neguje. Przypis. Z tego powodu Marks nazwał świadomość zreifikowaną fałszywą świadomością. Pojęcie to można odnieść do sartrowskiej złej wiary. Koniec przypisu. Reifikacja jest możliwa zarówno na preteoretycznym, jak i na teoretycznym poziomie świadomości. Można nazwać reifikacjami złożone systemy teoretyczne, chociaż prawdopodobnie są one zakorzenione w preteoretycznych reifikacjach występujących w takiej lub innej sytuacji społecznej. Tak więc byłoby błędem. Ograniczenie pojęcia reifikacji do myślowych konstrukcji intelektualistów. Reifikacja istnieje w świadomości człowieka, i w gruncie rzeczy właśnie ta jej obecność jest praktycznie bardziej znacząca. Błędne byłoby również traktowanie reifikacji jako wypaczenia początkowo niezreifikowanego spostrzegania społecznego świata, jako swego rodzaju grzechu poznawczego. Przeciwnie. Dostępne materiały etnologiczne i psychologiczne. Zdają się wskazywać, że jest inaczej, mianowicie, że początkowe postrzeganie świata społecznego jest wysoce zreifikowane zarówno filogenetycznie, jak i ontogenetycznie. Wskazuje to, że pojmowanie reifikacji jako odmiany świadomości zależy przynajmniej od relatywnej de-reifikacji świadomości, do której i w historii, i w jakiejkolwiek biografii jednostkowej doszło stosunkowo późno. Jako zreifikowana. Można postrzegać zarówno porządek instytucjonalny jako całość, jak i jego fragmenty. Na przykład całość porządku społecznego można pojmować jako mikrokosmos, który jest odbiciem makrokosmosu, całego uniwersum będącego dziełem Bogów. Cokolwiek dzieje się tu, niżej, jest jedynie bladym odbiciem tego, co istnieje tam, wyżej. Poszczególne instytucje mogą być postrzegane w podobny sposób. Zadadadnicza recepta na reifikację instytucji zmierza do tego, aby nadać im status ontologiczny, niezależny od ludzkich działań, a także od znaczeń. Poszczególne reifikacje są wariancjami na ten ogólny temat. Małżeństwo, na przykład, może ulec reifikacji jako naśladownictwo boskich aktów stworzenia, jako uniwersalny mandat prawa naturalnego jako nieunikniony skutek sił biologicznych albo psychologicznych czy w związku z tym jako funkcjonalny imperatyw systemu społecznego dla wszystkich tych reifikacji wspólne jest ukrywanie faktu że małżeństwo to zawsze wytwór ludzki jak wyraźnie wskazuje na to dany przykład reifikacja może się dokonać zarówno teoretycznie jak i preteoretycznie tak więc kapłan może Wymyślić niesłychanie wyrafinowaną teorię, obejmującą zarówno konkretne zdarzenia ludzkie, jak i najdalsze zakątki boskiego kosmosu. Jednak zawierająca małżeństwo niepiśmienna parachłopska może postrzegać to wydarzenie z równie reifikującym drżeniem metafizycznego strachu. Poprzez reifikację, świat instytucji łączy się ze światem przyrody. Staje się on koniecznością i przeznaczeniem, i jako taki jest przeżywane w zależności od przypadku, szczęśliwie albo nieszczęśliwie. W ten sam sposób, jak instytucje mogą ulegać reifikacji role. Sfera świadomości, która została zobiektywizowana w roli, jest więc również postrzegana jako nieuniknione przeznaczenie, za które jednostka nie musi czuć się odpowiedzialna. Wzorcową formułą tego rodzaju reifikacji jest stwierdzenie, nie miałem wyboru. Musiałem działać w ten sposób ze względu na moją pozycję. W zależności od przypadku męża, ojca generała, arcybiskupa, przewodniczącego gangstera Kata, oznacza to, że reifikacja ról zawęża subiektywny dystans, jaki jednostka ustala między sobą i swoim pełnieniem roli. Oczywiście pozostaje dystans związany z wszelką obiektywizacją, jednak dystans Powoływany wspomnianym rozdwojeniem tożsamości, kurczy się aż do całkowitego zaniku. W końcu reifikacji może ulec sama tożsamość, we total self, jeśli ktoś woli, zarówno własna, jak i innych. Następuje więc całkowite utożsamienie jednostki z przypisanymi jej społecznie typizacjami. Jest ona postrzegana wyłącznie jako określony typ. Postrzeganie to może zostać zaakcentowane pozytywnie lub negatywnie na podstawie wartości albo uczuć. Stwierdzenie tożsamości Żyda może być w równym stopniu reifikujące dla antysemity, jak dla samego Żyda, z tą tylko różnicą, że ten ostatni będzie je akcentował pozytywnie, a ten pierwszy negatywnie. Obie reifikacje nadają typizacji, która jest ludzkim wytworem i która nawet Internalizowana obiektywizuje jedynie jakiś fragment osobowości, status ontologiczny i status w ogóle. Powtórzmy raz jeszcze, że takie reifikacje mogą występować na różnych poziomach świadomości, od preteoretycznego wyrażającego to, co każdy wie o Żydach, do najbardziej złożonych teorii tego, co żydowskie jako przejawu biologicznego żydowska krew. Psychologicznego, żydowska dusza albo metafizycznego tajemnica Izraela. Znaczenie analizy reifikacji polega na tym, iż dostarcza ona korygującego spojrzenia na reifikujące skłonności myśli teoretycznej w ogólności, a myśli socjologicznej w szczególności. Jest ona szczególnie ważna dla socjologii wiedzy, ponieważ chroni ją przed popadaniem w niedialektyczną koncepcję związku między tym co ludzie robią, a tym, co myślą. Historyczne i empiryczne zastosowanie socjologii wiedzy musi mieć na względzie okoliczności społeczne sprzyjające dereifikacji, takie jak ogólne załamanie się porządku instytucjonalnego, kontakt między społeczeństwami, które uprzednio było oddzielone, oraz ważne zjawisko marginesu społecznego. Problemy te wykraczają poza ramy tych rozważań.